Cześć, w tym wideo pokażę Wam, w jaki sposób udało mi się zrobić K2. Wszyscy dobrze znamy K10, K6 i K20, gdyż takimi kostkami zazwyczaj się kula w grach fabularnych, czy też turla, różnie to nazywają. Natomiast ostatnio, z racji tego, że grałem w robotykę, tam zasadniczo można używać K2. Tam jest K10, zbrodnia, czyli kość 10-ościenna. Z tym, że wszystkie wyniki powyżej 5 to jest sukces, poniżej 5 to jest porażka i nigdy raczej nie ma odstępstwa od tej zasady, tak więc w zasadzie można wykulać K2. K2 to jest kość dwuścienna, oczywiście nie ma takiej. Musiałem ją zrobić sam, w tym filmiku pokażę Wam, jak mi to wyszło. Można by użyć monety, aczkolwiek z monetą jest ten problem, że jeśli się je chwyci do ręki i zacznie nimi mieszać, to one w bardzo małym zakresie, w bardzo mały sposób mieszają się, a więc ten wynik jest mniej losowy. No i nie jest to, nie ma tego czucia kości w rękach. Ja moje K2 wykonałem z takich kamyczków. Te kamyki są dostępne, myślę, że w sklepach z grami. One są do gry Go. Gra Go to taka. Właściwie to sobie wygooglujcie, będziecie wiedzieli, co to jest gra Go. Być może kiedyś zrobię recenzję gry Go na moim blogu. Na razie może Wam wystarczyć sama nazwa Go. Tak jak słyszycie, możecie wyszukać sobie w internecie kamyki i one są porcelanowe, one mają fajną wagę. Podczas naszych gier u mnie na sesji często wykorzystywane są jako tokeny, sztony. Zaznaczamy sobie na mapce, na szybko narysowanej, gdzie kto stoi, takimi kamykami. One są fajne, bo one są klimatyczne, one ładnie wyglądają, fajnie się prezentują w rękach. Ja sobie z nich zrobiłem K2. I taka K2 wygląda w ten sposób z jednej strony, w ten sposób z drugiej strony. Fajnie, nie? Po prostu podoba mi się ten jeden, ten minusik, nie wiem jak to nazwać. Odczytywanie wyników rzutu jest o wiele prostsze niż odczytywanie z kostek. Oczywiście niektórzy z Was mogą powiedzieć, że kurczę, nie wiem, odczytują wynik w nanosekundę z K6. Nawet jeśli, nie wiem, w świecie woda rzucają całym garnuszkiem K10, to są w stanie bardzo szybko ustalić, jakie mają wyniki. Aczkolwiek, no wiecie, w dzisiejszych czasach, skoro Google walczy o trzecie miejsce po przecinku, jeśli chodzi o szybkość wyświetlania danych, to również i wydaje mi się, że ma sens liczyć nanosekundy w odczytywaniu wyników podczas sesji. Pewnie nie są to nanosekundy, a jakieś tam ułamki po prostu sekund, ale i tak wydaje mi się, że warto. Warto zadbać o to, żeby wynik był czytelny. Początkowo zastanawiałem się, czy po prostu nie przerobić K6. Trzy ścianki zakolorować jednym kolorem, trzy innym. Wtedy również o wiele szybciej i łatwiej można byłoby to wynik odczytać. Natomiast zdecydowałem się na te kamyczki, bo one są po prostu ładne. Bardzo mi się spodobał efekt pracy. Zresztą zobaczcie sami. One są nawet bardzo fajne, jak się. Nie wiem, czy słyszycie ten odgłos. One są bardzo fajne w dotyku. Kiedy one są u nas na sesjach, to gracze non-stop się nimi bawią. Zobaczcie, jak wypadają wyniki. Okej. Okay. Trzy sukcesy. Fajnie, nie? Słychać wyraźnie, czuć wyraźnie w rękach ich ciężar. Fajnie się turlają, ładne dźwięki wydają. No i czuć tą losowość, kiedy rylają się w rękach, to naprawdę czuć, że ten rzut jest losowy.
robotyce używa się również kości boostowanych, że tak to nazwijmy, gdzie jeśli wynik jest powyżej piątki, to ma się dwa sukcesy. I tutaj mam jeden sukces, tu mam dwa sukcesy. Sorry, tu mam dwa sukcesy, tu mam jeden sukces. Wadą tych kostek jest taka, że to są kostki przeciążone i w bardzo łatwy sposób można być ranionym. I kiedy przeciążasz kostkę i nie zdasz, to dostajesz obrażenie. Właśnie sobie w ten sposób to oznaczyłem. Jeśli mamy cechę, która ma wartość 5 i możemy ją przeciążyć, czyli zrobić jakby powyżej swojej normy, przekroczyć jakby swoje możliwości, to możemy sobie obgrejtować na przykład dwie kostki, sobie na przykład taki zestaw kości zrobić. Jak losujemy, to od razu widać wyraźnie efekty i więcej sukcesów może się pojawić. Ale mogą, znowu więcej sukcesów może się pojawić. Ale mogą się też pojawić rany. Mam nadzieję, że moje kosteczki Wam się spodobały. K2. Jeśli jesteście bardzo zainteresowani, jak takie coś zrobić i gdzie takie coś dostać, to mogę zrobić kolejne wideo. Na razie chciałem się jedynie pochwalić fajnymi tabletkami.